hej, hej. Popatrzymy, czy tutaj nam się uda ponagrywać te rzeczy przez ffmpeg. To audio idzie jako default. I takie ustawienia. Jako, że to jest system uruchomiony z płyty DVD, to podejrzewam, że to będzie wolniejsze niż zwykle. No ale po to jest test, żeby się przekonać, co działa, jak działa. To jest beta, także nie ma się co spodziewać jakichś tam genialnych osiągów. I uruchamiało się to dosyć ślamazarnie. Teraz jak każdy program, jak się uruchamia po raz drugi na systemie, no to dzieje się to szybciej. A szczególnie z płytki, no to wolniej. Mniej to zajmowało bez tego ffmpega uruchomionego. No tutaj mamy kilka wcześniej zrobionych zdjęć ekranu. Tak to wyglądało. Mi się ten to menu na prawym kliku. Effect design. Video production, KDN Live. Zobaczymy, bo to mnie szczególnie interesuje. Kto wie, może to wgram na USB, bo z tej płytki to jednak dosyć wolno się uruchamia. To ten co poprzednio chyba. Internet.
spróbujemy właśnie tak najpierw na z płytki, a potem jeszcze raz i sprawdzimy, jak to, co z tego w pamięci zostaje. Ten wentylator, kurczę, tak dosyć ostro chodzi. Porównamy, jaka będzie, jeżeli się ten ffmpeg i w porównaniu do VocoScreena. Jeszcze nie było, chyba. Okej, to jest ciekawe.